Witam Was, kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Powrót do historii, czwarta część. Tak jak widzicie na początku, tak wyglądają moje parapety każdego roku. Przygotowanie do wiosny, przygotowanie do sezonu pomidorowego. Tak to właśnie u mnie wygląda. Kochani, wiosna. Wiosna 2019. I ten film tak naprawdę poświęcony jest rokowi 2019, ponieważ 2020 to zupełnie inna historia. Wiosna i cięcie winorośli, przygotowania do sezonu i przebudzenie małych takich zwierzątek, które pojawiają się wczesną wiosną. Ale to, co chciałam Wam najbardziej pokazać, to kochani, wystrzał cudownych kolorów kwiatów, które kwitną na potęgę. Czerwień, żółć, biel, fiolet, róż. Jest tyle tych zdjęć, że tak naprawdę trudno wybrać, które z nich są te najpiękniejsze, bo one dla mnie wszystkie są piękne. Bo ta magia kolorów, która zadziewa się na wiosnę, jest po prostu cudowna. Jestem wiosenną dziewczyną, bo urodziłam się w czerwcu. Może dlatego tak bardzo kocham wiosnę. Może dlatego tak bardzo lubię tam być, gdzie wszystko budzi się do życia. Soczysta zieleń. Różne odcienie zieleni. Cudowny obraz można namalować samą tylko zielenią. A w momencie, kiedy dokłada się tą magię kwiatów, to już jest po prostu bajka. Ja wiem, że ja się tak zachwycam. Zachwycam się, ale trudno tak ze zdjęcia, abyście mogli zobaczyć, co jest tam takiego pięknego. Tam się po prostu zadziewa magia. Zadziewa magia. Wszystko kwitnie i budzi się do życia. Moja kopuła, którą dostałam na urodziny, dostała nazwę. Nazywa się teraz Kwantowa Oaza Esperanza i Amor. Esperanza, nadzieja, i Amor, miłość. Tu i teraz, z drugiej strony głosi tabliczka. Tak, tu i teraz, czyli świadomość ponad wszystko. I tak właśnie wygląda zamontowana. Tak, i teraz zacznie się magia, bo będzie zarastała zielenią. To wierzba. Znacie już moją tańczącą wierzbę. Lubię pod nią stać i robić jej zdjęcia z różnej perspektywy. To wiosna. Wiosna i słońce w pąkach. Wygląda cudownie. Ona wygląda cudownie o każdej porze roku. Ale wiosna ma taki specyficzny klimat i to światło, które pada. Tak, kochani, pomaleńku moje parapety zamieniają się w zielony las, pomidory, różne inne jeszcze sadzonki dorastają w cieple, gdzie później wiosną i latem zamieniają się w przepyszne warzywka. I kolejne kwiaty, lwie paszcze, te żółte, które były lwie paszcze. Orliki. Nazywam je dziką orchideą. Konwalia. Konwalia leśna. Zagościła w moim ogrodzie już teraz na dobre. Sama się rozsiewa. Może nie rozsiewa, tylko przez kłącza się rozmnaża. Piwonie. Zobaczcie, jak natura pozwala, aby kwantowa oaza zamieniła się w bajeczne miejsce. Kwitnie wszystko, rośnie wszystko, soczysta zieleń, paprocie. To są leśne paprocie, które kiedyś przyniosłam. I żurawka, też piękny kwiat. Prezent od mojego małego skrzata Marcinka na urodziny. I pierwsze truskawki.
zieleń. Zieleń dookoła. Powtarzam się i powtarzam z tą zielenią, ale stojąc tak w ogrodzie, tutaj jest widok taki na ogród z jednej perspektywy. I kiedy wspominam, jak on wyglądał na początku, to aż mi się wierzyć nie chce, że te moje ręce zrobiły taką magię. Ale ja już co roku piękniejsza, co roku raduje moje serce. Jak wiosna, to i przygotowanie narzędzi. Oczywiście mam takiego skrzata ogrodowego, który zawsze je ostrzy i naprawia. Pierwszy czosnek. To jest czosnek, który rośnie sam co roku. Ja go nigdy nie wsadzam. On po prostu tam jest. I projekt. Kolejny projekt. Projekt Donica. Projekt Donica. Na razie się suszą. Na razie się suszą. Projekt Donica. Kolejne moje wyzwanie ogrodowe. Ale i też, wiecie, odpoczynek. Odpoczynek. Wtedy, kiedy śpiewają ptaki, szumią trawy, kolorowe kwiaty dookoła, to aż się chce tam być. Popatrzcie, jakie kolory, jakie wzory. To wszystko dookoła tworzy przepiękną magię i rysy. Bordowo, pomarańczowe, z fioletem. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Róża, różowa róża. Mam jeden taki krzak różowej róży. To już też znacie. Siedmiolatka, szczypiorek siedmioletni, kwitnie przepięknie wiosną. Prezent. Prezent, prezent. Prezent od mojego wnusia Antka. No i odwiedziny takich ptaków również. Proszę, jaka dekoracja wygląda jak sztuczny. Posiedzi chwileczkę, posiedzi i odleci. Tutaj kobea, która rosła, rosła i za każdym razem zjadały ją ślimaki. Pomidory już wsadzone. No, ale w dalszym ciągu to wiosna, kochani. Wiosna i drzewo pigwowe. Olbrzymia pigwa. Magia, magia. Jestem pod wrażeniem tego, co przez te, kochani, teraz zacznie się w 2020 roku, 10 sezon, 10 rok, kiedy jestem z tym ogrodem. I tak po prostu wszystko to, co chcę zobaczyć świat, kolorowy świat, tutaj jest. A to róże, róże po przekwitnięciu. Nie pamiętam już teraz, ile taczek wywiozłam, bo to był ten rok, gdzie Aleja Róż była po prostu tak piękna, jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. Były też i wieczory na ogrodzie przy lawendzie i świecach. A to prezent. Prezent urodzinowy od fotografa. Sesja zdjęciowa na ogrodzie. Zdjęcie, które bardzo lubię. Nazywam się tutaj Mikotka, bo okulary robią ze mnie takiego kotka. Moja ławka. Ławka przetargana, kochani, prawie ze śmietnika. I tak pięknie zdobi wejście do ogrodu. Mikotka. Będzie Mikotka. A to zdjęcie również urodzinowe, również. I werbena, moja miłość, moja kolejna miłość. Tak, moja kolejna miłość. Trawy, 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 jeszcze raz trawy. I to są właśnie trawy, kochani, trawy, które będą w tych donicach, które tam na początku widzieliście. Będą zdobiły ogród. One w tej chwili już są piękne i duże. Ale wszystko od takiego małego dzibuła rosło.
pewnie będzie butwinka, albo była butwinka. Na pewno była butwinka, bo taki zestaw to tylko do butwinki. Proszę, Aleja Róż, kochani, Aleja Róż. Piękne miejsce. I truskawki. Słodziutkie, słodziutkie jak miód. Słodziutkie jak miód. No i pora na zbieranie kwiatów czarnego bzu, z których powstał przepyszny sok i nalewka. Tak, Gosia nożyczki stanie na palcach, bo maleńka, ale dałam radę, kochani. No i tak właśnie wygląda zakończony projekt. Zakończony projekt Donica Ogrodowa, w której zadomowiły się trawy i co roku zawsze jakiś nowy kwiat, który zdobi i komponuje się razem z trawą. Tak właśnie wyglądają trzy ogromne donice. A tutaj Wisteria, która też stała się inspiracją do tego, że powstał obraz. O, właśnie ten akrylowy obraz. I tak, kochani, ten ogród jest jedną wielką inspiracją do tego, aby tam być, aby tworzyć, aby po prostu czuć się jak w raju. To jest mój mały raj na ziemi, moja oaza spokoju, moja oaza szczęśliwości. Tutaj była taka akcja Orzech, gdzie musiałam zrobić nalewkę, bo był taki moment, że trzeba było ściąć parę gałęzi. No i taka tutaj właśnie idę i niosę te pocięte gałęzie. No i wiatry, które poprzewracały, połamały moją podstawę do parasola. Pamiętacie mój baniak na wodę? Zobaczcie, jak wygląda. Dzieje się magia. No i tutaj wieczorową porą przy lampionach i mandali lawendowej wieczorne spotkania. Tak, siedem lampionów, które symbolizują czakry. Też zrobiłam je własnoręcznie. Tak wyglądał ogród wieczorem. Pięknie. No i maliny. Uwielbiam maliny. U mnie na ogrodzie rośnie tylko to, co ja kocham jeść, wiecie. Tak. I słońce w powojniku. Trzy powojniki stworzyły niesamowity klimat. No i popatrzcie, jak przez półtorej sezonu moja kwantowa oaza nabiera tajemniczości. Z jednej strony winogrono, z drugiej strony dzika róża. Jest jeszcze wisteria, która rośnie w donicy obok. I to wszystko razem tworzy niesamowitą zieloną kopułę. No i kolejny zbiór lawendy. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze trochę, może jeszcze rok, może dwa i już będzie zielony. Ta magia koloru, która się tutaj zadziewa, jest niesamowita. Trzeba tutaj po prostu być i zobaczyć. Oczko, moje hipopotamowe oczko, żyje własnym życiem. Własnym życiem. Trawy. Miskant wysoki. Tak. Piękny. Też jest bardzo piękny. Werbena patagońska. Ażurowa, śliczna roślinka, dająca ozdobę każdemu ogrodowi. Sójka zgubiła piórko, a ja zrobiłam sesję zdjęciową i
i uwieczniłam to piękno, które jest. Tak, kochani, jak już mówiłam, wszystko jest inspiracją do tworzenia, więc te piękne kwiaty też stały się inspiracją do tego, żeby powstał kolejny obraz malowany piórkiem i tuszem. I to właśnie motyl na jeżówce. Tak, prezent pojechał do Brukseli. No i zbiory czarnej porzeczki na bezcukrowy dżemik. Zobaczcie, kochani, jakie cudowne kwiaty, jakie piękne kolory, jakie natura tworzy połączenia, jak wyrasta u mnie zielsko. To ja go nie brywam, bo ono tworzy kompozycję, piękną kompozycję dookoła tego oczka. Moje tataraki i projekt Dziewanna. Też był taki projekt w zeszłym roku. Projekt Dziewanna. I kopuła, zobaczcie, coraz piękniejsza. Coraz piękniejsza. Cisza, spokój, na bosaka. Siadasz i pełen relaks. Pełen relaks. Jesteś tu i teraz. Aby odszukać siebie. Był też projekt, kochani, wędwarnia. Zwariowany dzień. Nie mogło zabraknąć oczywiście mojego małego skrzata Marcinka, bo co to byłaby za zabawa bez niego. My jak dwa wariaty tutaj po tym ogrodzie szalejemy. No i jak co roku, kochani, była akcja ratowanie. Woda. Podlewanie, codzienne podlewanie, żeby uratować cokolwiek, bo znowu upał, znowu susza. I ten ogród tak przechodzi, takie okresy pięknej, soczystej zieleni i suszy. Ale taka jest kolej rzeczy. Kocham ten ogród i wysyłam mu ogrom miłości, więc on tworzy się sam. Z moją pomocą oczywiście, ale tworzy się sam. Znowu wycone słońce. Zobaczcie, jakie piękne promienie. Ja mogę tam być godzinami, patrzeć i przyglądać się każdemu robaczkowi, każdemu kwiatu. Urodzinowy projekt. Hortensja bukietowa. Zapragnęłam mieć i dostałam. Dostałam hortensje cytrynowe i hortensje różowe. Jeszcze bardzo maleńkie krzaczki, ale kwiaty były. Było co podziwiać, więc są też i zdjęcia. Takie właśnie. Piękne. Ja zachwycam się nawet samymi zdjęciami, patrząc na to, bo w momencie, kiedy na to patrzę, jestem tam, w tym ogrodzie, rudbeckia, która dopiero w zeszłym roku tak naprawdę wystrzeliła do góry. Miała 2 metry wysokości. No i pracusie, zapylacze. Jest ich pełno. No i też jest tęcza, żeby szczęście w ogrodzie było. Jest tęcza. Po każdym deszczowym i słonecznym dniu jest tęcza. Kolejne projekty, kochani, ale to już rok 2020. Kolejne projekty przede mną. Zaprawy, glina, octy. To też, kochani, przed nami. Dziękuję Wam za tą chwilę. To już jesień. I do zobaczenia. Dziękuję.